Dobra wszyscy, to jest moja recenzja ze spoilerami 8 odcinka The Last of Us. Ten odcinek jest przedostatnim odcinkiem sezonu. Pozostały już tylko 2 odcinki, począwszy od tego. A ten absolutnie się wyrobił. Oznacza to, że wszystko, każdy element działał w tym odcinku. I to, co naprawdę się wyróżniało, to tempo tego odcinka w porównaniu do wielu innych odcinków w tym sezonie. Powiedziałem, że moim największym problemem z serialem jest tempo. Ale ten odcinek był jak... O mój Boże, dlaczego nie mieliśmy tego przez cały sezon? Ten rodzaj skupienia, który był w tym odcinku, gdzie nie marnowano ani chwili, a każdej postaci poświęcono wystarczająco dużo czasu, aby zrozumieć, co się dzieje i aby przygotować duże nagrody na koniec odcinka. I miałem wrażenie, że ten odcinek mógłby być po prostu horrorowym filmem, który można by obejrzeć samemu i naprawdę się nim cieszyć, poznając postacie od samego początku, nawet tutaj. I uważam, że ta część zrobiła taki zaszczyt grze. Jest to tak ważna część gry, ale myślę, że to naprawdę da ludziom wiele emocji, którzy grali w grę, nie zdradzając gry, ale dla finału i dla tego, gdzie może pójść ten serial i ta historia na podstawie gier. Ze względu na to, jak drastyczne mogą być te gry, czuję, że w niektórych momentach programu było to tonowane lub nie widzieliśmy wystarczająco dużo. Po prostu nie poszliśmy na całość. W tym odcinku nie hamowano. Naprawdę czułem, że w końcu oglądam horror, na który czekałem. Ale też z dużą emocjonalną siłą i ciężką tematyką, która była przerażająca i intensywna, a każdy moment był odczuwalny. Pod względem aktorskim, dla mnie Scott Shepherd jako David był po prostu rewelacyjny. A ja bym szczerze powiedział, że wraz z Lamarem Johnsonem, który zagrał Henry'ego, są najlepszymi gośćmi specjalnymi w tym programie. To była doskonała rola. Kredyt należy się też Troyowi Bakerowi, który gra Joela w grach wideo. Tutaj zagrał Jamesa, również świetnie. Dzięki temu, że ci dwaj aktorzy weszli w tę historię i zagrali świetne role, doskonale współpracowali z Bellą Ramsey jako Ellie, a Bella Ramsey była po prostu niesamowita. Ten odcinek, mój Boże, ta ostatnia scena, kiedy wygłosiła wszystko, naprawdę sprawił, że jestem podekscytowany przyszłością Ellie w tym programie i zmianą, która ten moment przynosi dla takiego charakteru jak Ellie. To skrajne traumy, która przeszła z Davidem, jak silnie to uderzyło w nią i Joela razem. Bardzo mi się podobało, jak dobrze zrealizowali ostatnią scenę w grze wideo. Czułem się, jakbym ponownie grał w grę, ale zrobione to naprawdę ekscytująco w formie telewizyjnej. Cały odcinek skutecznie działał pod kątem napięcia i budowania napięcia. Jestem pewien, że dla ludzi, którzy nie grali w grę, było to jeszcze bardziej intensywne. A fakt, że Joel dotarł na koniec, aby ją przytulić, był naprawdę potężny i ważny, ponieważ obawiałem się, że nie budują tej relacji wystarczająco mocno. Nadal nie sądzę, że to zrobili przez cały sezon, ale to naprawdę, naprawdę pomogło i było potrzebne, aby poczuć i przygotować się do finału. Wiemy, że finał będzie krótki, tylko 45 minut. Więc jestem bardzo szczęśliwy, że nie marnowali czasu w tym odcinku i naprawdę dotknęli nas emocjonalnie i pokazali, co jest dla nas ważne i co będzie miało znaczenie w przyszłości. Jak już powiedziałem, to co pokochałem w tym odcinku, to było jak oglądanie własnego horroru. Mogłeś po prostu obejrzeć go i naprawdę cieszyć się tą historią, zwłaszcza gdy stopniowo ujawniał się David, zaczynając od niego jako kaznodziei. Następnie widzisz, że uderza dziewczynę, potem widzisz, że zjada ludzi, potem widzisz, że jest niepokojące wobec Ellie. I to wszystko tylko się nasilało. To był doskonały wzrost, moim zdaniem. A myślę, że to także zasługa wykonania. Nie przejaskrawnie tam niczego i naprawdę pisząc to, był to najlepiej napisany odcinek Craiga Mazona do tej pory.
był tak zwarty, że wszystko tylko dodawało do historii, która była tak schludna. To po prostu dla mnie odcinek spawienia dla tego programu. Bez wątpienia, to było jak oglądanie tego, czego oczekiwałem jako fana gry wideo i horroru oraz dbało się o naszych głównych bohaterów i zdecydowaną akcję. Nie było to tylko z Ellie, było z Joel, gdy przesłuchiwał dwóch gości. To było jak w grze wideo, nie powstrzymywało się. To było makabryczne, więc myślę, że przywraca to ludziom wiarę, że finał nie będzie się bał tam iść, gdzie naprawdę musi tam iść. Dlatego daję temu odcinkowi 9,5. Myślałem, że był doskonały i najlepszy odcinek sezonu i naprawdę będzie bardzo trudno go przebić zakończeniem. Ale nie zdradzę niczego wielkiego w grach. Ale jako osoba, która zagrała w pierwszą część gry, powiem, że ona ma prawdopodobnie najlepsze zakończenie ze wszystkich historii gier wideo, które kiedykolwiek grałem. Więc jestem naprawdę podekscytowany, jak to będzie wyglądać w formie telewizyjnej. Będę recenzjował finał, więc upewnij się, żeby się na to nastawić i subskrybować mój kanał i lajkować. I do następnego strzałeczka.